konferencji udział biorą prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Łukasz Kamiński, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokat Andrzej Spara, szef Pionu Świadczego Instytutu, Dariusz Gabriel. Czekamy jeszcze na mecenasa Bednarkiewicza, jak dojdzie, to go oczywiście zaprosimy. A ja teraz bardzo poproszę pana prezesa o pierwsze zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Instytut Pamięci Narodowej już od dłuższego czasu zajmuje się losem osób, które padły ofiarą represji komunistycznych. Zajmuje się w wielu wymiarach. Jednym z tych wymiarów jest troska o te osoby z tej grupy, które dzisiaj znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Jak Państwu wiadomo, w styczniu ubiegłego roku zainaugurowaliśmy z organizacjami społecznymi akcję Dziękujemy za wolność, która służyła wsparciu tych fundacji i stowarzyszeń, które zbierają środki na pomoc dla swoich kolegów z czasów opozycji. Jednakże istnieją też inne metody wsparcia dla tych osób. Instytut uczestniczy w procesie legislacyjnym, wyrażając swoje opinie, dostarczając niezbędne dane, który służy przygotowaniu nowej ustawy, która obecnie znajduje się w Sejmie. Ale oprócz nowych praw istnieje pewien dość szeroki już istniejący zbiór praw osób represjonowanych. I wiemy, że wiele z tych osób z tych praw nie korzysta. Wynika to z dwóch podstawowych czynników. Pierwszym z nich jest brak wiedzy, że istnieją pewne uprawnienia i celem naszej akcji jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o tym, jakie już obecnie prawa przysługują osobom, które były represjonowane. A drugim powodem jest to, że część z tych osób nie potrafi znaleźć fachowej porady prawnej. I celem tej akcji jest stworzenie takiej możliwości, aby taką pomoc fachową uzyskać. I tutaj w ten wymiar angażują się zarówno prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej, jak i adwokaci. I tutaj chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność pod adresem pana prezesa Andrzeja Zwary, bo muszę powiedzieć, że byłem ogromnie mile zaskoczony reakcją pana prezesa, kiedy przyszliśmy z taką niezwykle, powiedziałbym, nieśmiałą prośbą, czy adwokatora w jakikolwiek sposób mogłaby się zaangażować, a pan prezes natychmiast ten temat podchwycił i również adwokaci obok prokuratorów w pewnych szczególnych, wyjątkowych przypadkach będą się angażować w udzielenie pomocy prawnej. Myślę, że ta wrażliwość adwokatury na te problemy no jest ściśle powiązana z jej historią, z historią, którą symbolizują tacy ludzie jak pan mecenas Maciej Bednarkiewicz, który właśnie do nas dołączył. Dziękuję bardzo. Przepraszam za spóźnienie. To, co powiedział pan dr Łukasz Kamiński, to my bardzo dziękujemy, że państwo się do nas z tym zwrócili. Jest tutaj nasz kolega starszy Maciej Bednarkiewicz. On najlepiej wie, że lata 80. tak naprawdę ukształtowały kręgosłup moralny adwokatury, bo wtedy właśnie w ramach Solidarności, Festiwalu Solidarności została napisana ustawa o adwokaturze, gdzie nałożono na adwokatów taki obowiązek walki o wolności i prawa obywatelskie. I to stworzyło tą współczesną taką adwokaturę i moje pokolenie dzisiaj, mówiąc krótko, nic innego nie robi, tylko kontynuuje pracę kolegów z lat 80., no bo starsi koledzy i tutaj myślę, że Maciej Bednarkiewicz więcej na ten temat powie, broniło osób represjonowanych przez reżim komunistyczny. No a dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, w 25. rocznicę odzyskania niepodległości, obecne pokolenie, mówiąc krótko, będzie starało się dzięki inicjatywie tutaj z prezesa Instytutu Pamięci Narodowej będzie starało się pomóc tym represjonowanym, którzy ze względów na brak środków finansowych nie są w stanie uzyskać należnej im
za represje, rekompensaty. Także bardzo serdecznie dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej, w szczególności panu doktorowi Łukaszowi Kamińskiemu, że zainicjował tą akcję. Akcja będzie prowadzona pro bono, koordynatorem będzie pani mecenas Anisa Gnecikowska i to jest wkład adwokatury w przypominanie i w budowie pamięci historycznej, że 25 lat mija od 4 czerwca 1989 roku. No i tym osobom, które przysłużyły się do odzyskania tej niepodległości, należą się słuszne zadośćuczynienia. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić i powiedzieć, że jest to dosyć znamienna chwila, mianowicie osoby represjonowane będą miały wsparcie z dwóch stron. Tak jak powiedział poprzednik, pan prezes, adwokat Andrzej Zwara, ze strony adwokatury polskiej, ale również i nade wszystko ze strony prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Wydaje mi się, że jest to ta chwila, kiedy po raz pierwszy w historii może być bardzo efektywna współpraca pomiędzy prokuratorem a adwokatem. Ta współpraca będzie miała na celu dobro i przede wszystkim pomoc tych osób pokrzywdzonych, represjonowanych, których państwo polskie, dla których państwo polskie powinno uczynić zadość za ich krzywdy w toku systemu komunistycznego. Ze swej strony mogę powiedzieć, że w każdej z oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu naczelnicy oddziałowych komisji lub prokuratorzy będą pełnili dyżury i każdy obywatel, każdy pokrzywdzony będzie mógł się zgłosić do prokuratora w celu uzyskania konkretnej i fachowej pomocy prawnej. Mam nadzieję, że ta współpraca z adwokaturą, która tradycyjnie od kilkudziesięciu lat niejako walczyła o prawa obywateli w toku systemu komunistycznego, ta współpraca będzie się nie tylko dobrze układała, ale również rozwijała. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana mecenasa Andrzeja Wydargiewicza. Bardzo proszę. Wywołano mnie tutaj do tablicy z takiego specjalnego tytułu, wynikającego z faktu, że byłem łaskaw zwiedzić areszt na Rakowieckiej od wewnątrz, nie tylko w charakterze tego, który przychodził do klienta, ale miałem również możliwość zobaczenia, jak to funkcjonuje z tamtej strony. To jest, ja z tego tytułu w ogóle nie chciałbym korzystać, żeby zabrać głos w tej sprawie, którą jest porozumienie między IPN-em a adwokaturą, a chyba coś za tym się kryje więcej. Dlatego, że to porozumienie jest dowodem, że w społeczeństwie narasta, istnieje niezadowolenie. Niezadowolenie z formy i sposobu traktowania osób, które były represjonowane, jakkolwiek byśmy ich nie definiowali. Chcę powiedzieć, że wymieniając tytuły, które dają mi prawo do tego, żeby w tej sprawie zabierać głos, że jestem członkiem takiego Stowarzyszenia Wolnego Słowa, które samo z własnej inicjatywy rozpoczęło takie starania, żeby pomagać osobom represjonowanym, nie czekając na żadne regulacje prawne, szczególne czy wyjątkowe, ale pomagamy właściwie na bieżąco, stale. Wtedy, kiedy ktoś się zgłasza i mówi, że jest w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Jakby kogoś to interesowało i by chciał zobaczyć te podania i zobaczyć stan, w jakim ludzie, którzy naprawdę dla państwa polskiego są zasłużeni, a w jakim żyją,
to pewno by się przeraził. Naprawdę podania to są na poziomie nie można światła zapłacić, węgla kupić i nie ma na wykupienie lekarstw. Równocześnie prowadzę postępowania w imieniu rodzin tych, którzy zostali zabici w kopalni Wujek. Nie udaje się, mimo oświadczeń składanych przez wszystkich naprawdę wielkich ludzi tego świata, nie udaje się uzyskać dla nich pieniędzy i kolejny raz sąd mi oddala powództwo, mówiąc, że przecież jest ustawa. A moje rozmowy z ministrami spraw wewnętrznych, z premierami sprowadzają się do tego, że daliście ustawę, mówię, która mówi, że tym ludziom należy się jednorazowe zadośćuczynienie, bo to nie wiem, to nie jest odszkodowanie, na poziomie 50 tysięcy złotych. Podczas gdy przedstawiłem dokumenty, z których wynika, że Skarb Państwa za nieumyślną śmierć spowodowaną przez swoich funkcjonariuszy w ciągu ostatnich lat płaci kwoty od 400 do 800 tysięcy złotych. Dawanie rodzinom ludzi, którzy zginęli w 81 roku, w 2014 czy 2013 roku 50 tysięcy, to jest mniej niż złoty 50 dziennie. I nie ma dla mnie argumentu, że z Państwa na to nie stać. Bo w sytuacji, która w moim przekonaniu jest rzeczywiście poważna, może trzeba rozpisać pożyczkę narodową. Może trzeba tych wszystkich ludzi, którzy rzeczywiście byli represjonowani i ponieśli niewyobrażalne czasami konsekwencje, wziąć pod opiekę poważną. Nie jest poważnym dbaniem o interes tych ludzi dawanie im 50 tysięcy złotych po 25 latach. Chciałem powiedzieć, że niezakończone jest postępowanie dotyczące zbrodni lat 70. Też jeszcze prowadzimy, jeszcześmy nie skończyli. W czerwcu mamy jeszcze jeden termin. Problem odszkodowania dla nich również na poziomie 50 tysięcy złotych jest dla mnie niezrozumiały. To jest w tych sprawach, o których występuję jako adwokat, staram się, podejmuję jakieś działania. Teraz, dlaczego uważam, że wspaniała jest ta inicjatywa i dlaczego uważam, że ta akcja Masz Prawo jest ogromnie ważna i istotna, że ona patrzy na tą osobę represjonowaną z punktu widzenia jego znajomości prawa. My nie wiem, czy sobie zdajemy wszyscy sprawę z tego, że w wielu, wielu wypadkach ci ludzie to są naprawdę ludzie, których i wykształcenie, i poziom, i wiedza jest naprawdę niewystarczająca, aby wszystkie akty prawne, które tutaj skrzętnie są wymienione, w ogóle znać. Wobec tego trzeba do nich wyjść, zrobić gest w drugą stronę. Nie czekać, aż oni przyjdą, tylko zrobić jakąś akcję, w ramach której my do nich pójdziemy. Każda osoba, która uważa się za represjonowaną, powinna mieć bezpłatną pomoc prawną. Ja wiem, że w ustawie nie ma zapisu, który by to gwarantował, żeby to można było uczynić analogię z obroną z urzędu czy z pełnomocnictwem z urzędu, ale coś takiego pewno będzie potrzebne. Adwokatura, tak jak pan prezes słusznie mówi, jest w stanie nie tylko w Warszawie, ale w każdym miejscu, w ramach każdej rady adwokackiej dać, postawić do dyspozycji adwokatów, którzy będą informowali, ale to musi być zrobione w taki sposób, że my ich musimy szukać. Oni nie przyjdą. To jest ta grupa ludzi,
I taka jest ich również i mentalność. Proszę mi wierzyć, rozmawiam z tymi ludźmi, że to nie są ludzie, którzy będą biegali, latali i odliczali pieniądze dla siebie. Nie. Oni wszyscy są niezwykle skromni, uważają, że zrobili to, co musieli zrobić, nie dostrzegają w tym żadnej takiej postawy, za którą by się miało kryć jakieś potrzeba uznania czy podkreślania ich zasług. To my musimy im pomóc. My musimy im pomóc. To, jak pięknie IPN mówi, jest konieczne dlatego, w takim haśle masz prawo, dlatego, że przypuszczam, że prokuratorzy IPN-u też mają pełną świadomość tego, że ludzie, z którymi się spotykają, w ogóle nie mają wiedzy na temat tego, co im, jakie prawa im przysługują. Może potrzebna jest jakaś akcja medialna, może potrzebne są jakieś informacje, ale my musimy do tych ludzi dotrzeć. Oni się wykruszają, to jest 25 lat. To jest już 25 lat. Z wszech miar za to, co tutaj, za tę inicjatywę dziękuję. Jak będę się do czegoś mógł dołożyć, to proszę na mnie liczyć, jak to się mówi. I wiedzą, i doświadczeniem, i tym, co jest związane z pracą moją jako adwokata, chciałbym się przysłużyć do realizowania tej inicjatywy. Ale chyba jednak stale mam taki niedosyt zaangażowania po stronie państwa w tej sprawie i stąd te moje gorzkie słowa na początku były. Bardzo, bardzo proszę o medialne poparcie dla tej inicjatywy, bo wszyscy panowie dziennikarze, którzy tutaj są, niezależnie od tych kamer, to bym chciał, żeby przekazali do społeczeństwa poważny tekst na ten temat, naprawdę poważny tekst. Dziękuję. Bardzo dziękuję. W takim razie, jeżeli ktoś z państwa dziennikarzy ma pytania, to bardzo proszę. Czy są jakiekolwiek dane szacunkowe, ilu osobom trzeba będzie pomóc? Tutaj oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bo możemy stosunkowo łatwo odtworzyć liczby osób represjonowanych na przykład w latach 80. w takich kategoriach jak aresztowani, skazani, internowani i tak dalej, ale tutaj powstaje kwestia taka, iż część z tych osób już ze swoich praw skorzystała. Część nie korzysta, ale też znajduje się na tyle dobrej sytuacji, że jakby po prostu nie odczuwa potrzeby, nie ma takiej taniej konieczności. Więc mówimy przede wszystkim o tej grupie z tego zbioru osób represjonowanych, którzy są po pierwsze w ciężkiej sytuacji, po drugie nie w pełni zdają sobie sprawę z przysługujących ich uprawnień, no i po trzecie potrzebują fachowej pomocy prawnej. Więc moim zdaniem jest to grupa kilku tysięcy osób, ale bardziej precyzyjnie tego podać nie możemy. Z tym, że to nie jest akcja jednorazowa, to nie jest tydzień pomocy, tą akcję w tej chwili przewidujemy na rok. Dyżury prokuratorów, począwszy od 3 czerwca, będą co tydzień, w każdy wtorek, więc jakby mamy potencjał, jesteśmy przygotowani do tego, że nawet jeśli tyle osób, kilka tysięcy zdecyduje się skorzystać z tej pomocy prawnej, będą mieli taką możliwość. Mamy taką sytuację. Po 65 latach.
tę uchwałę. Dziękuję. Tutaj poruszył Pan szerszy problem, odnosząc się do tej ustawy z 91 roku. To na pewno w tym pierwszym kształcie była niedoskonała, przede wszystkim w tym zakresie, że nie obejmowała bardzo wielu osób, kategorii osób represjonowanych, no ale ona jest nieustannie nowelizowana, nawet w tej chwili trwają kolejne prace parlamentarne nad jej nowelizacją, więc ten stan prawny się zmienia. Co do tej drugiej kwestii związanej z akcją unieważniania wyroków tych osób, których bliscy o to nie wystąpili, to ja to przyjmuję jako pewien postulat. No, nie mogę w tej chwili tego skomentować, ale no, pewien postulat także pod adresem Instytutu, żeby szerzej informować o tych unieważnieniach, tylko musimy wypracować jakąś metodę otrzymywania przez nas informacji, bo my jakby nie otrzymujemy z urzędu informacji o tych wyrokach uznających te wcześniejsze za nieważne. Wojciech Czuchnowski, Gazeta Wyborcza. Mam pytanie do pana dyrektora Gabrela. Prokuratorzy pionu śledczego od lat już się stykają z tymi osobami represjonowanymi i zapewne odnotowali wiele przypadków osób, które są w trudnej sytuacji. Czy ile takich interwencji prokuratorskich już było i czy mógłby pan podać jakieś konkretne przykłady? Może bez nazwisk, ale konkretne przykłady. Dziękuję. Panie redaktorze, oczywiście prokuratorzy Komisji Ścigania spotykali się z sytuacjami przy zawiadomieniach o popełnieniu przestępstw, o trudnej sytuacji, w jakiej te osoby represjonowane się znajdują. Jak dobrze rozumiem, chodzi tu o pomoc socjalno-bytową. Tak, są świadkowie. Prokuratorzy funkcjonują i realizują swoje zadania w oparciu o przepisy kodeksów. Kwestie dotyczące odszkodowań czy zadośćuczynienia należą w gestii i są w gestii sądów i sądownictwa powszechnego. Jeżeli mieliśmy informacje albo wnioski z czynności procesowych, które wynikały, że dana osoba jest w skrajnym położeniu materialnym i potrzebuje pomocy, mogę powiedzieć o kilkudziesięciu takich sprawach, gdzie przekazywaliśmy informacje do albo Urzędu do Spraw Kombatantów, albo do właściwego organu samorządowego, który świadczy pomoc socjalno-bytową. Niestety my nie posiadamy ani upoważnień, czyli uprawnień prawnych do takiej pomocy i świadczenia takiej pomocy. Natomiast uważam, że właśnie ta nasza akcja tutaj Instytutu Pamięci Narodowej i Adwokatury Polskiej będzie miała również ten wymiar, że osoby takie będą miały możliwość, i tu już mówię konkretnie, w oparciu o pomoc adwokata, do skierowania odpowiedniego pisma do odpowiedniego urzędu o pomoc materialną. Dziękuję. Ja może jeszcze dodam, że tutaj no, podstawową rolą prokuratorów jest wspieranie tych osób represjonowanych od strony prawnej. Wiem, że wiele takich przypadków udzielania pomocy prawnej już miało miejsce, natomiast no, do tej pory było to nieskoordynowane i niezorganizowane. Teraz mamy konkretne terminy, gdzie każda osoba, która być może nie spotkałaby się z prokuratorem w innej sprawie, bo na przykład nie składała takiego zawiadomienia o przestępstwie, którego padła ofiarą, również będzie mogła przyjść i takowe wsparcie prawne uzyskać, dowiedzieć się, w jaki sposób może zrealizować przysługujące jej prawa, znaczy najpierw jakie jej prawa w ogóle przysługują, a następnie dowiedzieć się, w jaki sposób może wyegzekwować te przysługujące prawa, które też część z nich ma wymiar materialny, bo to są prawa emerytalno-rentowe, to są prawa do odszkodowań, w niektórych przypadkach do specjalnych dodatków, więc tutaj jakby jest też ten wymiar, to się później przekłada ta pomoc prawna na tą poprawę losu tych osób.